Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Ja mówię w liczbie mnogiej, ponieważ nie jestem sam. Jest ze mną Lucek z kanału Mów po ludzku. Witam siemanko, ciebie bardzo serdecznie. Lucek. Siemanko, siemanko wszystkim. Moi drodzy, stało się. Stało się mój comeback do Spin Tires. Był odcinek 20, miał być to odcinek ostatni, ale tak wierciliście mi, że tak powiem, palcem dziurę w brzuchu, że no nie mogłem wam odmówić, powróciłem do Spin Tires, ale nie mówię, że będzie to kontynuacja serii, po prostu dzisiaj postanowiłem zagrać, ponieważ dodatkowo oliwy do ognia dolał właśnie Lucek, który tak powiedział mi: wujku, musimy razem zagrać, a ja Luckowi nie potrafię odmówić, także słuchajcie, gramy dzisiaj bardzo towarzysko, będą przygody, jak widzicie mamy niecertyfikowany model z modyfikacji. Lucek wam o nim opowie, bo to jest jego wybór. Tak, to jest Volvo FM. I to jest niestety nisko zawieszony pojazd i się szybko psuje, bo potrafi łatwo zaryć w ziemię, więc będzie z tym problem, podejrzewam, ale myślę, że damy sobie radę, to jest taki wyższy poziom trudności. Powiedz mi, wujek, gdzie jest twój kierowca, bo ja go nie widzę. Mój kierowca siedzi sobie tam, tylko że wiesz, wariacje kamery i siedzi. Słuchaj, mój kierowca usnął za kierownicą, widzisz, ma łeb spuszczony jak kuń, proszę, łeb spuścił jak kuń, ale jest, żyje. Słuchajcie, Lucek wymienił wady swojej ciężarówki, ja również tu wspomnę o wadach mojej. Pytacie, jakie wady? Przecież jadę łazem do diabła, więc jest to prawie że jeżdżący czołg, tylko nie ma gąsienic. Nic. Ale wady jednak są, słuchajcie, tutaj jest na stałe blokada dyferencjału, więc nie będę mógł w krytycznych momentach tej blokady dyferencjału po prostu wyłączyć, żeby mieć większy promień skrętu. Dokładnie. To może mieć niestety krytyczne znaczenie w niektórych przypadkach. No cóż. Przy jeździe przede wszystkim, no nie? Moi drodzy, koniec gadania, trzeba się brać za nasze zadania. Ale żeby to zrobić, musimy sobie wyświetlić mapę. I teraz, moi drodzy, patrząc na mapę, pojedziemy po prostu w kierunku tartaku, ale będziemy musieli zahaczyć o punkt paliwo, ze względu na to, że ja mam mniejsze pół zbiornika. Natomiast, Lucek, jak tam u ciebie z paliwem? U mnie jest z paliwem, no też mam połowę zbiornika. Twój pewnie mas więcej będzie palił. Tak czuję. No, tak, jeszcze HDS-em będę musiał operować. No właśnie. I do tego, do HDS-a też jest potrzebne paliwo. I dodatkowo, nie wiem czy wiesz, ale HDS-em można uszkodzić ciężarówkę. To jest ciekawe. To nie jest ciekawe. To jest wyzwanie dla mnie na dzień dzisiejszy, a ja w Spin Tires dawno nie grałem, więc naprawdę dzisiaj będzie ohoho. Więc tak, moi drodzy, jedziemy przez punkt pod tytułem Tanksztela. Potem jedziemy po drewno. Wracamy się na Tanksztelę i będziemy próbowali odblokować tutaj typ C6522. Niestety ja nie pamiętam, co się pod tym hasłem kryje. Gdy po raz drugi będziemy jechać ze Tanksztelli, odblokujemy typ B130, bo prawdopodobnie tutaj będziemy gdzieś jechać, bo cel jest, moi drodzy, tutaj, proszę bardzo, zaciemniony, więc naprawdę będzie to wyglądało zacnie. I jeszcze musimy wspomnieć o jednej rzeczy. Widzimy tutaj, że typ D537 to jest mój, ale, moi drodzy, ten drugi typ od Ludzka jest to typ, modyfikacja niecertyfikowana, dlatego gra prawdopodobnie będzie nam blokowała te nasze osiągnięcia, one się nie będą wyświetlały, no, ale my będziemy wiedzieli, że swojego dokonaliśmy, prawda? No musiało być Volvo po prostu, co ci będę dużo mówił, jedziemy. Lucek, ty prowadzisz, czy ja mam prowadzić? Obojętno, no jak już jestem z przodu, to pojadę ja pierwszy. To jedź pierwszy ty, ponieważ ja tej mapy za bardzo nie pamiętam, a z tego co wiem, są na tej mapie też zmiany, a ty tu już hasałeś po tej mapie. Wiesz co, po zmianach nie, ale podejrzewam, że nie będziemy mieli problemu z takimi fajnymi pojazdami. Okej, pierwsza przeszkoda to będzie rzeka dość rwąca, więc przygotuj się. Będzie hardkorowo. Lucek, ja się już przyzwyczaiłem do tego, że jeśli coś wygląda na banalnie prostego, zazwyczaj jest skomplikowanego. Ale ja się do tego przyzwyczaiłem. No ale ta woda jest dosyć prosta, jak widzisz, nie mam problemu jak na razie. Ja naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak te Volvo się zachować. Boję się. Wiesz, to jest pojazd z modyfikacji, więc podejrzewam, że
dali mu tutaj, że tak powiem, pigułki, kopa. Prawda? No. Tak, dali mu kopa. Pigułki gwałtu. Pigułki gwałtu, że przegwałci ten teren. Tak. I jednak będzie fajnie, nie? Jednak dasz radę. Ale w razie czego, no, to w pogotowiu stoi jeszcze ten pojazd, który ty masz. Ja go mogę wziąć, tak samo jak ty masz wziąć mój. I teraz nie wiem, jaką drogę tutaj obrać. Chcesz koniecznie paliwo zahaczyć? I mamy tutaj drogę przez jeziorko. Albo trochę dookoła. Bardzo trochę dookoła. Trochę dookoła, bo ty masz niższą ciężarówkę od mojej. Ja się boję, że ty się zapierdzielasz, no masz rację. Zapierdzielisz się tam, znaczy chciałem powiedzieć, że zatopisz. A nie zapierdzielisz, no ale dobra, niech będzie. Wszystko jedno. Dobra, gaz. Nie będziemy się rozdzielać, wiesz, bo dobra. To może nam wyjść nie na zdrowie. Okej. Okay. O że kurczę, ma... nawet dwójeczkę mogę wrzucić tam. Kurczę, ja cię z tyłu nie widzę, ale mogę się szybko obejrzeć, jak tam wygląda sytuacja. Okay, nawet sobie dzisiaj razy z tymi kamerami. No, ja użyłem tylko jednego przycisku do obracania tych kamer, więc... Oj, dawno nie grałem spina, oj, dawno. Wiesz, ja też, znaczy ja ostatnio sobie grałem, pokazując w ogóle te wszystkie rzeczy, które zostały dodane. I jeszcze po tym nagraniu długo się bawiłem, w ogóle patrząc sobie te wszystkie rzeczy, bawiąc się nakładaniem drzewa na pachę. Jest świetna sprawa i zajebista zabawa. No dzisiaj ja będę miał z tym zabawę, ja będę dzisiaj cię ładował, także wiesz. Powiem ci, że jeśli pierwszy raz masz styczność z KDS-em, to może być problem, jest to trochę zagmatwane. Ale słuchaj, tutaj mamy, zobacz, tam jest wjazd, mówię o tym wjeździe po... lewo, tak głupio się teraz zatrzymywać w takim najgorszym błocie, więc pojadę kawałek do przodu, żeby ciebie też tam nie zatrzymać. Oj, muszę trochę zwolnić obrotu, bo... Ja nie miałem opcji, że mogę zmienić sobie opony, a ty zmieniałeś opony? Nie, ja miałem, mam te domyślne, ale miałem opcję, żeby zmienić na szosowe, jakieś tam jeszcze... Oj, znosi na tym błocie, ale chyba jakoś dam radę. Obyś się nie zakopał, w razie czego cię wyciągnę. Ale ty raczej tym, kurde, potworem dasz radę. Ja powinienem jakieś paliwo ze sobą wziąć, żeby cię dotankowywać. Znaczy, wiesz co, czytałem na forum, bo byłem ciekawy tych wszystkich zmian. I tutaj pisali, że poprawili fizykę jazdy. A skoro poprawili fizykę jazdy, to teoretycznie, rzecz biorąc, powinno być naprawdę lepiej. Te samochody powinny się bardziej realnie zachowywać. I już widzę, że faktycznie zmienili tą fizykę jazdy, bo... ten samochód nie zakopuje się już na byle pierwszym błotku, prawda? On jednak brnie do przodu, natomiast widzę też, że te ciężarówki nagle otrzymały taką większą tendencję do wyporności na powierzchni tego błota. Myślisz? One się nie zakopują już. No, tak właśnie nie wjechał mi w ziemię całkowicie. No przecież pamiętasz, jak to wyglądało? Tak. Wjechałeś w najmniejsze błotko. I samochód topił się dosłownie. Tak, samochód pełnił funkcję pługa. No. Oj, musimy tutaj skręcić, dokładnie gdzieś tutaj, gdzie ja jestem. Zobacz, jak to wygląda na mapce. Już. Tak, musimy zawrócić. A czy wiesz co? Nie koniecznie zawrócić, bo tu jest taki spad straszny. Jakaś, nie wiem, przełęcz, co to jest. Ale wiesz co? No. Wiesz co, bo tutaj widzę... Ale to są drzewa na tym, dobra. Widzę, znalazłeś tą dróżkę, to jest jakaś dróżka. Tak. No, dobra, to dobrze jest. Damy sobie radę. Tak, tak. Tutaj coś jest, ale... A nie, będzie jakiś przejazd, okej. Okay. Tutaj trochę źle wjechałem, ale tu można przejechać spokojnie. Wiesz co, nie zauważyłem nigdy, bo też nie zwracałem, no przyznam się szczerze, nie zwracałem na to uwagi. Ile ciężarówka pali na tym, na HDS-ie? Ja tam zawrócę... Nie dużo, to nie są jakieś duże ilości. Nie mam takiej zwrotności, wiesz? Poczekam. Muszę robić po prostu większe koła. No większe właśnie, łuki. Dyferencjalne. No. Dobra, no gdyby była ta funkcja, a tu wiesz, jest always i koniec. Tak, a ile ty masz, ile ci pali litrów na minutę, jak sobie takie jedziesz? Nie zwracałem na to uwagi. A weź popatrz teraz, tam masz napisane. Niżej. Ja mam 6 litrów. No. 6 do 10. No, na przemian, tak wiesz, w zależności jak depnę, nie? 7 litrów teraz, nie? Teraz depnę. No tak, 10 litrów, nie? To no tyle samo co ja. Nie, no słuchaj, no to przecież tyle to pali Fiat 26P, nie? Tak. 7 litrów na minutę, na pewno.
Nie no, żartuję, no. Gdyby tą minutę, tego Fiata. Gdyby tą minutę przerobić na 100 km, no to wiesz. Oj. Ale damy radę. Okay. Wiesz, czego jestem ciekawy? No. Czy zostawili to, że jak się zatrąbi, to wszystkie ptaki uciekają? Tak. Gdzie tu był ten titek? Przypomnij mi, na czym? O, jak grasz na padzie? Nie, na klawiaturze. Znaczy, no, na kierownicy, ale titka nie wiem, gdzie mam. To nie wiem, ja gram na tym. Ja gram na padzie. Aha, i dałeś sobie skrót klawiszowy. No, od razu były przypisane te klawisze i po prostu jest to bardzo fajnie rozłożone. A, są. Yes. To jest właśnie to, że jak włączysz klakson, to nagle te ptaszki ci spod kółek uciekają, tak, nie wiadomo tak, dlaczego. Tak. Tego nie zmienili, zostawili to. Znaczy, teraz nie spod kółek, teraz tak z jakichś krzaków przydrożnych. Nie no, jak babcię kocham, no spod kółek mi wyleciały, no. Tak? Dobra, ja się tutaj dalej troszeczkę, dalej trochę pojechałem, żebyś mógł tam nawrócić, bo tutaj pojedziemy prosto w wodę. Musimy zawrócić i wrócić tą samą drogą, niestety. Trochę na tym paliwa stracimy, wiem, ale no nie ma innej opcji. Zobacz, że ja tu stoję praktycznie przed samym tym jeziorkiem. No, no i zawrócimy się i teraz ty będziesz prowadził prosto do... Tartaku. Do tylko muszę... wiesz co? No. Niech się skupię nad tą drogą. Znaczy tak, jak zawrócimy... Myszką sobie pozaznaczaj. O, właśnie. No. To fajnie widać, jak ty właśnie zaznaczasz sobie wszystko. Tak, tylko ja tutaj widzę w cholerę dróżek takich tych. Tylko teraz tak, nie wiem, czy jechać tą główną drogą i tutaj dopiero odbić, wiesz, jak obserwujesz mapę, czy tutaj dopiero odbić. Myślę, ale, ale to jest dłuższa droga. Tak, tymi wąskimi. Czy iść na całość i tymi wąskimi przejechać. Damy radę tymi wąskimi, no spokojnie. Mówisz? Dobra. Pewnie. To tak będziemy się tutaj wracać. Ale tu są drzewka, widzę. Będzie w Houston damy problem. Damy radę. Nie takie rzeczy się przechodziło. Pamiętasz mapę powódź? Ojej, jak ja sobie to wspomnę. Nie pamiętasz. Pamiętam. Właśnie najgorsze jest to, że ja to pamiętam. To jest właśnie najgorsze. Tutaj rozkminialiśmy jak przed odcinkiem rozkminialiśmy jak w ogóle złożyć tą małą przyczepkę z tyłu, ale nie da się tej małej złożyć, da się złożyć dopiero tą dużą, na długie kłody. No, no właśnie, ja pamiętam, że kiedyś sobie tą przyczepkę poskładałem, ale to być może nie ta na średnie, tylko na duża, no. Rucek, nie wiem, czy ja tutaj wyrobię. No, jest ciężko, nawet mi było tak dosyć. No. Ale spokojnie. Pewnie, że tak. Nigdy się nie śpieszy. Nie wykręcę, ja cię kręcę, nie wykręcę. Nie wykręcę, ja cię kręcę. Wykręcisz, no. Zdjąłem jakoś tam. Spróbuj. Mam nadzieję, że przyczepka mnie nie wywróci, że to poprawili, że przyczepki teraz już nie wywracają ciężarówek. Oj. Nie poprawili! Dupa z takiej aktualizacji. Ale ty masz z tym dyferencjałem przerąbane. No. Ale jesteś mistrzem cofania ciężarówką, więc nie powinno to być, wiesz. Ja, jasne. Oczywiście, że tak. Wiesz, gdyby to ustrojstwo szło poskładać, nie? To by było fajnie. No. Poskładasz to w scyzoryk i okej, okay, nie? No i sobie jedziesz jak chcesz, manewrujesz, nie skręcasz, robisz, co ci się podoba. Dobra, poryzykuję. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Dokładnie. Dobra. Tak ci pójdzie. Aj! O kuźwa! Jadę już do ciebie. Ale mogłeś zrobić inaczej. Mogłeś odpiąć sobie tą przyczepkę chyba. No. Mogłem. Się odwrócić. No, mogłem. Ja już do ciebie jadę. Tylko wiesz co? Powiem nie ci wiem. Tak. Ja nie mogę odpalić silnika, nie? No wiem, jak się odwrócisz, to już będziesz mógł. No, właśnie. Chyba najlepiej będzie, jak podjadę... Kurde, jak to... A, już wiem, dobra. Odstawię przyczepkę... Takie wyzwanie teraz ci zrobiłem, nocy. Tak. Odstawię przyczepkę tutaj, żeby mi nie przeszkadzała. No i gdzie ta poprawiona fizyka, ja się pytam? W przypadku tej przyczepki. Może poprawili fizykę ciężarówek, ale nie poprawili fizyki ciężarówek z przyczepkami. Spokojnie, wujek, ja cię zaraz wyciągnę, zostaw to mi. Okej, okay, dobra. Paliwa tutaj mamy tyle, że możemy się bawić do wieczora. Nie. Musimy tę sprawę bardzo szybko załatwić. Załatwimy, spokojnie.
No. Ja nie wiem, za co najlepiej zaczepić, co proponujesz? A, za dupę. Najlepiej się zaczepia za dupę. A ja bym myślał, że za przód właśnie. No to targaj za przód. Dobra. I targoj. Jak te Volvo postawi takiego bydlaka. Oj, nie wiem, czy coś z tego będzie. Czekaj, spróbuję lepiej szarpnąć. No czemu mi się biegi nie chcą zmieniać? Ej, nie mogę biegów zmieniać. Wiesz co? Przyczepka klinuje to, żebyś mnie postawił. Widzisz, jakie ona jest w pozycji? Co ty opowiadasz? Widzę właśnie. Targaj, targaj! Wiesz co, Lucek? Zrób taki strzał. Cofnij. Tak, tak myślę. No próbowałem. I na strzał. Co się dzieje? jeszcze bardziej wycofaj. Nie mogę obracać kamerą. O, już mogę. Dobra. No. Największy strzał daj. Czekaj, dobra. Jeszcze, tak? Jak ja cofam do ciebie, to ta linka się składa. No to co? Też nie do końca. Dobra, chyba inna opcja. Ja ci pokażę, co zrobię. Patrz. Patrz na mnie. Patrz i podziwiaj. Czepaj mnie. Nie. Wyprostuj przy tom. No właśnie. Wiesz patrz co? Patrz i podziwiaj. O! 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 Co to było? Zaczepiła się. Czekaj. Słuchaj, ty mi dzisiaj... Ty mi dałeś wyzwanie dzisiaj z HDS-em. Będę musiał cię ładować. No ty masz teraz, wiesz, a wyzwanie ja z tym. Musiał ciągnąć. Cholera. Nie podoba mi się to. Nie, to musi być współpraca, wiesz. No i teraz próbuj zaczepić. Może teraz się uda postawić, Lucek. Ale bierz tutaj za tyłek. Tu za tyłek bierz, Lucek. Teraz już się odwrócisz. No. O kurde, co? Ile ten twój mas waży do diabła? Mówię ci, bierz za dupę. No ty nie. Radek, cholera. Patrz. O! Targoj! Tulej, targoj, co urwiesz, to twoje! Szarpie, robię co się da. Może wolniej powinienem. Bo ja się też zakopuję. No. Wiesz jak, znowu cofnij i znowu na strzałę. O kurde, ale jak cofam, to wysoła się. Cofnij i na strzałę. Patrz. Teraz się uda, mówię ci. Jeszcze drzewo tam. Ale wiesz, jak ty mnie targasz za przód, to się bardziej składa ta przyczepka. Mówię ci, jakbyś mnie chycił za dupę, to byś szybciej mnie postawił. Zrobimy po twojemu. No. Jak to zabrzmiało? Jakbyś mnie chwycił za dupę, to mnie szybciej nie postawił. A ty myślisz, że dlaczego się przewróciłem? Dlatego, żebyś mnie chycił za dupę. O skurczesy. No, w każdym szaleństwie jest strategia, wiesz? Dobra. Nie za przyczepkę! A, na tył ciężarówki. Dobra. Ty, nie mogę. Nie ma? Nie ma punktu, tylko przyczepka jest. No to za przyczepkę mnie nie postawisz. To jeszcze, zobaczymy. Znaczy nie, ale... Nie postawisz mnie za przyczepkę. Czekaj. No chyba, że po prostu ta gra jest, wiesz, na tyle tolerancyjna. Jeszcze raz, za przód trzeba jakoś. No nie wiem. Czy można tutaj jakoś wyciągarkę włączyć? Pamiętam, że jakoś można było... No jest wyciągarka. O ile dobrze pamiętam, chyba na R albo na F już teraz nie pamiętam. Tak? Okej. No, F. Dawaj, nie gadaj, jedziemy dalej, kurde. Ile można spać w tym grobie? Spróbuj teraz włączyć ciężarówkę. Tak, odpaliłem ten. Czekaj. Cholera, ale ona dalej leży tak. Czekaj. Odłącz przyczepkę cholerną. O, właśnie. Dobra. I teraz... Dobra. I teraz jakoś ją przyczepić. Tak. Tylko najpierw muszę ją sobie jakoś postawić. Dobra, ja się odczepię od ciebie. Odczepię się od ciebie. No. Czekaj, jak się to światło włączało. Słuchaj, Lucek. No. To jest gra, która wymaga rozlewu krwi.
Tak. I to nie jest tak, że my sobie tutaj pojedziemy po drzewo, bo żadnych przygód. To tak nie może być. Może być. No. To już muszą być przygody. Ja już widziałem, jak się przewracasz, że to nawet nie było takiej reakcji. O Boże, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem. Ale widzisz, to już jest rutyna, to jest normalne. Ale widzisz, szampana mogę pić. Tak. No. Jest przygoda, jest szampan. Tak jest, dokładnie. Mój kierowca Władimir też już, wiesz. Podjąłem ryzyko i mogę pić szampana. Jak tam ci idzie? Momento, tylko sobie stanę tak, żeby stanąć tyłem ciężarówki pod ten dyszel, nie? To powinien załatwić sam kierowca. On powinien podejść, nie wiem, wziąć jakąś kłodę i podważyć tą przyczepkę i by było po sprawie, ale nie, no kurde, kierowca musimy tylko prowadzić. Tak. Jeszcze by było lepiej, żeby takie coś do ETS-a dali. No. No, ale niestety, zapomnij o głodzie. Najgorsze jest to, że w tej ciężarówce, wiesz, skręcasz sobie w lewo czy w prawo, a ona ignoruje ten w ogóle promień skrętu. Ale ona się sama nie przyczepi. Nie, ja mówię teraz, wiem, ja muszę po prostu jakoś, wiesz, podjechać tak, żeby wymanewrować muszę. Spróbuj podjechać tylko lekko do tego haka, kliknąć zaawansowane i tam masz pojawić się ta kropka, tak jakbyś miał zaczepić. Ludzku, to ja wiem. Aha. Tylko, że chodzi o to, że to ma taki swój promień, wiesz? Mhm. O, właśnie. Ło! Wow! O! Dawaj stu! To trzeba podjechać do pewnej odległości, wiesz? Ja tej odległości nie miałem. Takiej malutkiej. No. Jak to wyglądało? No nie zgadniesz. Dobra, ja się dotankuję jeszcze do fulla. Pewnie cholernie komicznie. Ten. Kto wyłączył światło, ja się pytam, ja tu nic nie widzę. Ja też nic nie widzę. O, już widzę. Ole, super, świeci. Nie wiem, jak tam z tyłu się trzymasz, ale ja jadę do przodu. Kawałek, żebyś miał też miejsce. Wyjadę na autostradę tutaj. Autostradę? No tak, to jest autostrada się już zaczyna. A masz wiatola? Oczywiście. Ej, jak tam? Nie, no bo drzewka mam z przodu. Aha, okej, okay, dobra. Tylko, że wiesz, ja nie chcę się znowu wywrócić, nie? Dlatego robię wszystko ostrożnie. Okej. Okay. Robię wszystko ostrożnie, powolutku, bo wiesz, już wyzwanie pod tytułem Lucek Challenge było, nie? Teraz będzie Bochum Challenge. O, no. Ten challenge jeszcze cię czeka. Czekaj, ja sobie zasłonię okno, bo mi daje po tym. No tankuj się, cholero. No tankuj się, no. Okej. Okay. Już jestem. Ja też. O, teraz lepiej. Tylko mi padę, o jest. Już cię widzę. No, no z tym promieniem skrętu będzie wyzwanie. Ty masz niskie podwozie, a ja mam mały promień skrętu. Ale jeszcze to niskie podwozie jakoś mi się nie udzieliło specjalnie, więc... Ale mi za to wada mojej ciężarówki się udzieliła. No. A teraz tutaj w lewo musimy, nie? Po czerwonej kresce. Słuchaj, jak w ETS-ie, nie? Po czerwonej kresce. Ale ja tu nie widzę tej czerwonej kreski. Jak to nie? No jest przecież. Mówiłeś, że ją widzisz, nie? Jak zaznaczam to. No, widziałem na mapce, a teraz już mi coś zniknęła. Ej, gdzie jadę? O nie, to ty lepiej prowadź. Ja proszę cię bardzo, ty prowadź. No tutaj w lewo miałeś skręcić. No to weź się tam skręć. Bo ja coś tutaj nie widzę tej kreski. Ojejku, ten promień skrętu mnie wykończy. Psychicznie, ale... Ej. Tam nawet nie jedź, Lucek, tam nawet nie jedź. Jak tam pojedziesz, ja ostatnio jak jechałem z Adrianem z Wolnego Kanału, myśmy tam wjechali, bo myśleliśmy, że tam będzie przejazd koło tej rozwalonej chaty, nie? No. Najpierw się przewrócił Adrian, nie? Ja mówię, dobra, Adrian, jadę cię postawić, nie? Dub, ja się przewróciłem. To tak bywa. Oh, come on! Yeah! Także takie kółeczko zrobimy, no ale cóż. Nic nie szkodzi. Właśnie o to się rozchodzi, żeby coś tutaj urwać, coś tutaj, wiesz, no. Żeby można było powiedzieć, ale urwał. Albo oskur, jak wiesz, jak szwagier. Oskur czy syn? Ja nie wiem, ale... Ale nie, to była łagodna wersja, wiesz. No. Żeby nie było plagiatu, nie? Na kanale. No, dokładnie, nie ma. Ale są zajebiście.
Dobra. Jeszcze nas oskarżą o, wiesz, o nie, prawa autorskie do swoich haseł, nie? Tak, ja nie wiem. A czytałeś, czytałeś może, jest taki serwis wiadomości polskiego YouTube'a, czytałeś to może? Tak, tak, kojarzę, no. Czytałeś, co spotkało, nie Radka Kotackiego, tego Adbustera, Adbunia? Tak, dostał jakiś tam pozew o coś. Ale wiesz co, tak szczerze mówiąc, to on to dostał na takie kartce, co każdy mógłby o takie coś go, wiesz... pomolestować. Ja nawet nie wiem, o co chodzi, bo tylko zobaczyłem ten... O kurde, tu mostek jest. No, że tam wykorzystał jakieś tam utwory, wiesz, pobrane na tej licencji CC, nie? No. No, a tam był jakiś, to była jakaś muzyka poważna, nie wiem, Straussa czy coś? Nie wiem, już teraz nie pamiętam dokładnie. No. I teraz potomstwo tego, wiesz... potomstwo tego... no, artysty, nie? Się upomniało, no, że dlaczego on tam, wiesz... No, mam zapłacić karę, nie? Coś w przeliczeniu na polskie 4300 zł. 1000 euro chyba, jakoś tak, nie? Ale to czekaj, no jak on mógł... Ja nie wiem... Ale takie coś nie może wysłać sobie byle ktoś. To zazwyczaj wysyła jakieś, nie wiem... jakaś inna instytucja, nie? Że jakiś tam, wiesz, potomek se do mnie napisze, ty, bo mój dziadek grał tą muzykę, zapłać mi teraz karę, nie? To tak nie wygląda, to tak nie działa. Coś mi tutaj śmierdzi. To coś mi tutaj nie pasuje, to nie jest to. No ale przecież jeśli to jest muzyka na licencji CC, to może ją normalnie używać i ma w dupie, no. Ma do tego prawo. Ale widzisz, okazuje się, że jednak nie, że ta licencja CC dzisiaj jest licencją CC, ale jutro może nie być. Nie wiem, czy czytałeś te pismo, które Martyna nam porozdawała. No, nie wiem, ty chyba jeszcze wtedy nie byłeś w Divi Movie. Właśnie Martyna mówiła coś takiego, że ci autorzy tych nagrań, które mają tą licencję CC, oni na bieżąco starają się o taką normalnie licencję, wiesz, o level wyższą, nie? I wtedy już ta licencja CC przestaje być licencją CC. To lipa trochę. What the fuck? Chyba kamień tam zahaczyłeś. O, jak ty się tu zakopałeś, to ja nie pamiętam, co ze mną będzie. Nie, wpadajmy w panikę, tutaj jest dużo drzewek. No właśnie, próbuj tam. No. Pamiętaj, że tylko spokój może cię uratować. Tak. O. My jesteśmy już bliziutko. No bo wiesz, jak się tak gada o przyjemnych rzeczach, chciałbym powiedzieć. Nie, no przyjemnych. To, o bardzo przyjemnych rzeczach. No to czas szybko leci, nie? Jak masz fajne towarzystwo, coś tego, to czas szybko leci. Czekaj, bo tu się ślad urwał. No właśnie, i tu musimy... Tam jest chyba... Masz trochę po prawo taką drogę. Tylko nie wiem, czy ona za bardzo nie skręca w prawo, właśnie. Wiesz, co mnie najbardziej wkurza? Że tutaj ta noc się wydłuża. Dzień jakby był krótki, tak. A noc... Teraz pytanie, Lucek. Słuchaj, ze mną noc nie będzie taka długa. Ja teraz tak, wiesz prosto co... Prosto musimy. Mam małe wątpliwości. No prosto, no prosto, no prosto. Ale taka... prosto to masz drzewa. Tak, droga przez las jest kawałek. I mi się wydaje, bo tak tu jest na mapce, tak jest... A, tam są kamienie. Lucek, bo jak ja tam się w dupce, to koniec. To ja już nie tam nie zawrócę. To jest właśnie może to. Może ja pojadę na pierwszy ogień, w razie czego mnie wykończysz. Znaczy wykończysz, wyciągniesz. Dobra, to ja ci zrobię miejsce, żebyś mnie wyprzedził. Mhm. Bo jak ja tam wjadę, to koniec. Amba, ja tam nie zawrócę. Ja uważam temat, sprawdzę, czy jest w miarę przejezdnie. No. Tej łuny też, nie zlikwidowali, szkoda. Wiesz, o jaką łunę mi chodzi, nie? Nie. Tą pod ciężarówkami, no po kiego grzeba nam to? Jaką łunę? No pod moją ciężarówką, widzisz taką łunę? A to? No. Tak, tak. Ale nie widzę świecących kwiatków, może to nie na tej mapie było. Są, grzybki. Świecące grzybki. Czekaj, kurde. Ty jesteś teraz jak pilot. Tak, lepiej w lewo tam nie skręcać, gdzie mieliśmy jechać. No właśnie, bo ci mówię... Jak... trochę naokoło, bo to nie ma sensu. Ja niestety nie mam... Są tam świecące grzybki, na fioletitowo świecą. Tak, tak, tak. Ja nie mam zwrotności samochodu osobowego, niestety. Ja mam. Ups, ups, gaśnie, gaśnie. No to sprzęgło. A ty czekaj, czekaj, ty grasz na kierownicy, nie? Nie, gram na padzie. A przecież ty miałeś kierownicę. Tak, ale ona nie miała sprzęgła, ona w ogóle była taka słaba. I czemu, że sobie... Zdałem ją. Weź sobie kup Driving Force'a. Nie chcę kierownicy. Lucek. Ja nie mam tak dużo miejsca jak... Ale Lucek, wiesz co, powiem ci,
że ty się pod tym względem nie obraź się, ale pod tym względem to ty jesteś dziot. Czemu? Bo grasz w takie fajne gry, jak widzę na twoim kanale, grasz samochodówki i ty nie masz jeszcze kierownicy, chociażby takie jak Driving Force. To jest naprawdę... Ale bardzo fajnie gra na padzie. A idzę. Naprawdę bardzo fajnie. Popok, który grał w gry wyścigowe, on nie ma kierownicy. No daj ze pokój. To siara normalnie jest. Dobrze mi idzie. Ja ci kupię na gwiazdkę. Nie, nic mi nie kupuj.